Dzisiaj sprzątamy wnętrza szarego domu, przygotowujemy się do tego, żeby w przyszłości móc go zrewitalizować, przeprowadzić gruntowny remont i przystosować na cele muzealne. Szary dom był stworzony, wybudowany jako miejsce do zadbania o cmentarze żydowskie, które tutaj się znajdują w terenie. Następnie w trakcie wojny zostały przemianowane na budynek administracyjny obozu. Byli tam więźniowie. Jest to świadek historii całego obozu i cierpienia, które tutaj się wydarzyło. Powiedziałabym, że symboliczna zmiana rozpoczęła się w zeszłym roku i bardzo tak metaforycznie, bo od osuszania fundamentów i wykonania hydroizolacji fundamentów szarego domu, czyli od podstaw. Teraz jest kolejny element, czyli sprzątanie wnętrz po to, żeby docelowo był to świadek historii tego miejsca i ludzi, którzy tutaj przebywali, którzy tutaj cierpieli. Muzeum KL Plaszów składać się będzie z trzech elementów. Z terenu poobozowego, w którym się teraz znajdujemy, które zostanie zrewitalizowane. Będą nowe ścieżki, będzie oznaczenie miejsc, w których były cmentarze, groby masowe. Drugi element to szary dom, który jest tutaj widoczny w tym momencie. To jest jedyny świadek historii. W nim będzie przedstawiona historia ludzi, którzy tutaj w tym obozie się znajdowali. Trzecim elementem obozu będzie nowy budynek memoriał, w którym będzie historia całego obozu opowiedziana i w którym też będzie zaplecze takie dla zwiedzających. Planujemy w tym roku jeszcze dokonać rewitalizacji terenu, przystosować go tak, żeby ścieżki były wygodniejsze dla osób z różnymi potrzebami, więc żeby był bardziej dostępny dla zwiedzających. To jest ten rok, taki plan. Następnie planujemy ogłosić w tym roku jeszcze przetarg na roboty budowlane przy memoriale. I pod koniec roku, na początku przyszłego roku planujemy ogłosić przetarg na roboty budowlane właśnie przy szarym domu. Całe muzeum planujemy, żeby było udostępnione pod koniec 2025 roku, początek 2026 roku.